zbawczej ofiary Jezusa Chrystusa, zauważonych i powitanych już przed Eucharystią, którzy w dniu dzisiejszym nawiedzacie sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej, Królowej Rodzin w Jarosławskiej Kolegiacie. Jest jedno słowo, które często pojawia się na kartach Pisma Świętego. To słowo brzmi nawiedzenie. Bóg bowiem ustawicznie nawiedza człowieka swoją łaską, aby go uświęcić i zbawić. Nawiedza sprawiedliwych, aby ich umacniać w dobrym. Nawiedza także grzesznych, aby ich sprowadzić ze złej drogi na drogę świętości. Bóg w swojej nieskończonej dobroci postanowił również nawiedzić ludzi przez swoją Matkę Maryję. To właśnie dzisiaj, jak żeśmy już słyszeli, przeżywamy tę piękną rocznicę nawiedzenia, setną rocznicę objawienia Matki Bożej Fatimskiej. Może nawet sobie nie zdajemy sprawy, bracia i siostry, że obecny rok to jest rok szczególnych rocznic. Tych radosnych, ale i tych bardzo smutnych. Przecież w tym roku przeżywamy 300-lecie koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, o której śpiewamy z dawna Polski, tyś królową, Ty za nami przemów słowo. Była to pierwsza koronacja poza Rzymem, bo były takie przepisy, że koronacje mogą odbywać się tylko w Rzymie. Ta w Częstochowie była pierwszą i pierwszą w Polsce, a potem nastąpiły te następne, aż tu w Jarosławskiej Kolegiacie, kiedy ksiądz arcybiskup wkładał na stronie Jezusa Chrystusa i Jego Matki te złote korony. Przeżywamy setną rocznicę objawień Matki Bożej Fatimskiej, która jak dobra, zatroskana Matka przychodzi do nas z orędziem, na które składa się wezwanie do modlitwy, pokuty i nawrócenia. Wypada również w tym roku setna rocznica śmierci świętego brata Alberta, który jak sam mówił o sobie, chcę być dobrym jak chleb, aby każdy przyszedł i wziął tyle, ile potrzebuje, ile będzie chciał. Ale są także smutne, bardzo smutne i bolesne rocznice, które też trzeba zauważyć. Do nich należy 200. rocznica powstania masonerii, organizacji, której celem było i jest, walka z tym, co święte, z Bogiem, z wiarą i z Kościołem. Przeżywamy wspominaną już 100. rocznicę rewolucji bolszewickiej, która pozostawiła po sobie tyle ludzkiego cierpienia, śmierci i tragedii całych narodów. Dzisiaj przeżywamy również 155. rocznicę pożaru tej świątyni, z której cudownie ocalał wizerunek Matki Bożej Śnieżnej. I dzisiaj przeżywamy także dokładnie 36. rocznicę zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II. I te wszystkie wydarzenia, radosne i smutne wpisuje się kolejna już pielgrzymka diabetyku do Matki Bożej Królowej Rodzin. To ona nas dzisiaj tu zgromadziła. Zaprosiła jak dobra, zatroskana Matka. Zaprosiła nas Maryja, jak 100 lat temu Fatimie, Łucję, Franciszka i Hiacyntę. Zaprosiła do tej świątyni.
Wtedy Maryja skierowała orędzie do ludzkości i wskazała drogę i sposób uniknięcia zagłady ludzkości. Przesłanie swoje przekazała za pośrednictwem wybranych dzieci fatimskich pastuszków i wypowiadała się ona w czterech prośbach. Pierwsze żądanie dotyczyło kultu jej niepokalanego serca. Serce Jezusa, nie ja, ale serce Jezusa pragnie, by była bardziej znana i kochana. Pragnie zaprowadzić cześć do mojego niepokalanego serca. Drugie żądanie dotyczyło poświęcenia Kościoła, świata i Rosji niepokalanemu sercu Najświętszej Marii Panny. Matka Boża wyraziła tę prośbę w słowach, aby za kobiet straszliwej karze powinien Ojciec Święty poświęcić Kościół, ludzkość, a szczególnie Rosję, memu niepokalanemu sercu. Trzecie żądanie dotyczyło pokuty i zadośćuczynienia za grzechy. Przyszłam upomnieć ludzi, aby zmienili swoje życie i nie zasmucali Boga ciężkimi grzechami. Czwarte żądanie dotyczyło odmawiania różańca. Ludzie niech odmawiają różaniec i pokutują za grzechy. Drodzy pielgrzymi, może więc warto zastanowić się, co już konkretnego uczyniłem, a co zamierzam uczynić, aby orędzie Matki Bożej było jakby moim programem życiowym. Ali Bakcza po zamachu, kiedy znalazł się w więzieniu, zapytał, co to jest Fatima. On nic nie wiedział o Fatimie, ale że tylko on, bracia i siostry, gdybyśmy dzisiaj przeszli przez ulicę Jarosławia czy inne ulice naszych miast czy wiosek i gdybyśmy zapytali przechodzących ludzi, co wiedzą o Fatimie, pewnie wielu by odpowiedziało jak Ali Bakcza. A co to jest Fatima? A co to jest Fatima? Dlatego Matka Boża zaprosiła nas tutaj, w tym roku, który przeżywamy jako w roku duszpasterskim pod hasłem Idźcie i głoście. Właśnie zaprosiła nas o to, abyśmy wychodząc z tej świątyni do swoich domów, swoich rodzin, swoich parafii czy wspólnot zakładów pracy, abyśmy szli i głosili to orędzie, które przekazała nam Matka Boża. To jest nasze konkretne zadanie. Siostry i bracia, jakie przesłanie wynika z tego orędzia? Mamy czcić i zaufać niepokalanemu sercu Matki Bożej i pamiętać o praktyce pierwszych sobót miesiąca i szerzyć kult do Matki Najświętszej. Drugie, mamy poświęcić siebie i swoje rodziny Matce Najświętszej i sercu Jezusa. I to nie tylko raz, ale tak jak to czynią pasterze Kościoła. Poświęcił Matce Bożej Kościół i świat i papież Pius XII i Paweł VI i Jan Paweł II i Episkopat Polski w 1946 roku po wojnie i myślę, że wielu rodziców. I mamy to czynić niejako każdego dnia. Zawierzać siebie i tych, których Bóg stawia na drodze naszego życia, czy to w małżeństwie, w rodzinie, czy w zakładzie pracy. Trzecie, trzeba i z naszej strony więcej pokuty, aby wynagrodzić w sercu Jezusa i Marii za grzechy. I czwarte, trzeba nam bardziej ukochać modlitwę różańcową,
pewna hinduska lekarka przybyła do Fatimy z prośbą, z intencją o uzdrowienie chorej nogi. Nie mogła chodzić. Kiedy tak siedziała na wózku inwalidzkim i długo wpatrywała się w figurę Matki Bożej, nie została jednak uzdrowiona. Lecz co się w niej zmieniło? Poprosiła o chrzest, została katoliczką i postanowiła być apostołką Matki Najświętszej wśród swoich rodaków w Indiach. A w księdze pamiątkowej napisała jedno słowo: Maryjo, chciałam mieć zdrową nogę, a Ty uzdrowiłaś mnie całą, uzdrowiłaś mi duszę. Drodzy czciciele Matki Bożej, zgromadzeni dziś w tym sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Jarosławiu. Patrzymy dziś na Maryję i chcemy się od niej uczyć, jak odpowiadać Bogu. Prośmy ją, jak życzył nam papież Franciszek, kiedy przybył tamtego roku do Częstochowy i tam dał nam taką wskazówkę. Módlcie się, aby Maryja nadal kształtowała wasze życie do Boga i tymi drogami was prowadziła. Pomyśl, po co przychodzisz dzisiaj do Matki? Pomyślmy, po co przychodzimy do Matki? Gdy człowiek przychodzi do mamy, to patrzy jej w oczy. Starsze pokolenie pewnie pamięta taką zasadę naszych rodziców, że kiedy widzieli, że coś w naszym postępowaniu jest nie najlepsze, to wtedy mówi: popatrz mi w oczy, czy ty prawdę mówisz? I z tych oczu rodzice wyczytywali, czy jesteśmy kłamcami, czy mówimy prawdę. Popatrzmy dzisiaj i my w oczy Matki Najświętszej, a ona popatrzy w nasze oczy. Nie musimy wiele mówić, bo ona z tych oczu wyczyta wszystko. Nasze troski, nasze lęki, nasze niepokoje, nasze obawy, ale także może i naszą wdzięczność, która sprowadza nas, może kolejny już raz, tu do świątyni przed jej obraz. Przychodzimy po to, bo nie ma lepszej nauczycielki, bieglejszej nauczycielki niż Maryja w wychowaniu ludzi w prawdzie i miłości, w wierności sumieniu aż do ofiary życia dla Boga i Ojczyzny. W Maryjnej szkole, w polskich sanktuariach, przed jej obrazem wychowywały się szlachetne charaktery i wykuwały wspaniałe cnoty. W polskiej szkole Maryi rośli nasi święci i błogosławieni. Święty biskup męczennik Stanisław, święty królewicz Kazimierz, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, święty Jan Kanty, królowa Jadwiga, święta Kinga, Stanisław Kostka, męczennik Maksymilian Kolbe, święty brat Albert, święty Józef Sebastian Felczar, nasz biskup i krajan, błogosławiony ksiądz Walicki, no i oczywiście święty Jan Paweł II, a także sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński i służebnica Boża Anna Jenke, nauczycielka Jarosławia, która tyle godzin spędziła przed tym obrazem. Oni wprowadzają nas do Chrystusowych świątyń, maryjnych wizerunków i tronu jej łaski. To oni są dla nas takimi jasnymi gwiazdami na firmamencie Kościoła Polskiego. Są żywymi świadkami jej opieki i natchnieniem dla każdego, kto szuka drogi do świętości i szlachetnego życia.
aby wstawiali się za nami i za naszą ojczyzną. W dzisiejszą uroczystość zapytajmy, czego uczy nas Maryja i czego od nas żąda. Maryja jest dla nas wzorem pobożności, wzorem modlitwy, wielbienia Boga i dziękczynienia. Nie tylko w tym radosnym magnifika, wypowiedzianym czy wyśpiewanym w domu Elżbiety, ale także w postawie całego życia. Być pobożnym, to znaczy żyć po Bożemu, to znaczy żyć z Bogiem. I wtedy możemy powiedzieć o kimś, że jest pobożny, jeżeli żyje po Bożemu, a więc zgodnie z Bożymi przykazaniami. Życie Maryi jest również dla nas wzorem w całkowitym poświęceniu się Chrystusowi, w słuchaniu Słowa Bożego, w modlitwie i w składaniu ofiary. Maryja jest dla nas wzorem wiary i służby, wzorem nadziei i miłości, wzorem zawierzenia całego swojego życia Bogu. Ważną dziedzinę, w której winniśmy naśladować Maryję, jest także modlitwa, w której ona wielbi Boga i za wszystko Mu dziękuje. Twojemu sercu, Królowo Rodzin, jaśniejąca w tym wizerunku, Matko naszej nadziei, powierzamy potrzeby naszych rodzin i naszych najbliższych. Powierzamy radość dzieci, nadzieję młodych, kłopoty dorosłych i cierpienia chorych. Niech za Twoim wstawiennictwem, dobra Matko, wszystkie trudne problemy znajdą rozwiązanie. Pocieszycielko strapionych, przyjdź z pomocą tym, których trapią nieszczęścia, choroby, których skwiera samotność czy wiek sędziwy. Święta Boża Rodzicielko z Jarosławskiej Kolegiaty, opiekuj się nami i tymi, którzy się do Ciebie uciekają. Królowo Niebowzięta, wprowadź także przed tron Twego Syna naszych zmarłych, tych, którym zawdzięczamy dar życia, ale także i wielki drugi skarb, dar wiary. Wprowadź ich, by mieli pełny udział w Jego zwycięstwie, ale także i dla nas tę drogę wyprosili. Umiłowani przez Chrystusa siostry i bracia, jest takie stare opowiadanie o człowieku, który szukał sensu życia. Codzienna praca i monotonia nie dawały zadowolenia. Pewnego razu pracując, spojrzał zmęczonym wzrokiem w stronę słońca i tak sobie pomyślał, jakie ono jest potężne. Dzięki niemu jest ciepło, jasno, a rośliny rozwijają się i kwitną. Tak bardzo słońce jest potrzebne człowiekowi. Jakby to było dobrze, byłbym słońcem. Niespodziewanie spełniło się jego marzenie. I kiedy wydawało mu się, że jest najpotężniejszy, bo świeci dalej ciepło, przyszła chmura, zakryła go i ani on nie widział ziemi, ani ziemia nie widziała jego. Wówczas stwierdził, że chmura jest potężniejsza od słońca, gdyż jest w stanie zasłonić słońce. Zapragnął więc być chmurą i to pragnienie się spełniło. Chmurą, która zasłoni słońce, ześle deszcz na ziemię. Został chmurą. Niedługo jednak przy